a na moim kanale mam na imię Wita, mieszkam w Turcji, w mieście Mersin. Witajcie kochani, jak widzicie jestem w domu, nie wychodzę dzisiaj, jestem w sukience takiej kwiatowej, no bo jak mnie oglądacie i oglądacie Gabi, wiecie na pewno, że od dzisiaj ruszyła nasza akcja Zostań w domu i ubierz sukienkę. Więc jestem w sukience, bardzo się dobrze czuję w niej. No wiadomo, u nas jest ciepło, więc mogę sobie pozwolić na taką letnią sukienkę w domu. No ale jakby mi się zimno zrobiło, to zarzuciłabym na siebie jakiś sweterek, ale mimo wszystko zostałabym w sukience. Więc tyle o tej akcji. Wiedziałam, że tam sporo dziewczyn już się do nas dołączyło, że na Instagramie są zdjęcia Wasze, bardzo się cieszę, dziękuję Wam bardzo. No i jak jeszcze nie dołączyłaś do nas, to zapraszam, nigdy za późno, można dołączyć jutro, pojutrze. My zamierzamy tak przez tydzień się stroić, no a Wy możecie po prostu w dowolnym Wam czasie do nas dołączyć. No, a dzisiaj taki vlog będzie, no, o mojej sylwetce. O tym, że no, bardzo często komplementujecie, że dobrze wyglądam, że mam idealną sylwetkę, co mnie w ogóle bardzo cieszy. No, ale nie zawsze tak było i może tak opowiem Wam historię mojej sylwetki. O, no i zacznę od samego początku. No to jak siebie pamiętam, no to tak gdzieś mając 19 lat usłyszałam, że jestem gruba krowa. No i usłyszałam to, powiedzmy, od bliskiej osoby. I to wtedy, no, miało na mnie takie bardzo niefajne wrażenie, że ja tak się zmartwiłam, przyjęłam, mimo że ważyłam na wtedy 55 kilo. No byłam szczupłą osobą. Tyle, że to tak było usłyszane przeze mnie, kiedy ja tam siedziałam i powiedzmy, miałam nogi tak wyżej, więc taki tutaj wałek mi się zrobił na brzuchu. I to tak w głowie mi zostało, że jestem gruba i muszę coś z tym zrobić. No to jako 19-latka stwierdziłam, że będę się odchudzała. No tak, mam takie doświadczenie, że moja mama zawsze dbała o siebie, zawsze jakieś tam dietę coś ograniczała, coś tam robiła. Więc no to skąd wzięłam przykład? Stamtąd i wzięłam. Więc stwierdziłam, że będę się odchudzała. No i przez 5 dni jadłam tylko jabłka. Oczywiście nikt o tym nie wiedział. Ja to tak próbowałam to nie pokazywać tak naprawdę. No i w 5 dni, czy tam w tydzień schudłam 5 kilo. Wszyscy zauważyli, że tak dobrze wyglądam, wszyscy zaczęli mnie komplimentować. No ale wiadomo, jak się 5 dni tam, czy tam te 7 dni jadło jabłka i ta waga tak zleciała, no to za kolejne 2 tygodnie ja już ważyłam 60 kilo. Czyli efekt jojo mnie dopadł natychmiastowo, no bo oczywiście po tym tygodniu zaczęłam coś tam jeść. Może troszeczkę mniej, może więcej, nie pamiętam, ale wiem, że po 2 tygodniach od tej diety ważyłam 60 kilo. No i jeszcze bardziej się tym wszystkim przyjęłam, więc postanowiłam, że to nie działa i zaczęłam gdzieś tam coś ograniczać i robić jeden dzień w tygodniu na wodzie, albo tylko na jabłkach, albo tylko na jakichś owocach. No powiedzmy, ta waga troszeczkę tam gdzieś spadała, no ale też miałam napady jedzenia w ogóle, takiego głodu i znowu jadłam i znowu to nie pomagało. Więc stwierdziłam, że będę ćwiczyła, dodam ćwiczenia. No i zaczęła się taka moja przygoda z ćwiczeniami. O, co tylko nie próbowałam. Robiłam Bodyflex, Calanetics. Akurat Calanetics bardzo polecam. 3 razy w tygodniu chodziłam na zajęcia. Pięknie wyszczupliło mi ciało, wydłużyły się mięśnie, byłam bardzo elastyczna, potrafiłam na te wszystkie szpagaty, nie szpagaty sobie usiąść, no po prostu wszystko zrobić, wow. Wzmocniłam bardzo ciało, ale mimo wszystko gdzieś tam, jak latem nie było zajęć, dopadałam do jedzenia, robiłam przerwę w ćwiczeniach i ta waga znowu do mnie wracała, więc znowu po lecie we wrześniu
robiłam się takim pulpecikiem. No oczywiście, kto dookoła, to tak bardzo tego nie widział, ale ja widziałam siebie w luszcze i mi się to nie podobało. No i cały czas te tam 5 kilo latało tu i z powrotem i nic z tym nie mogłam zrobić. No i ta przygoda z ćwiczeniami była taka, że potem wyszłam za mąż. Zanim wyszłam za mąż, to też tak sobie pozwoliłam nie ćwiczyć przed weselem. Jakieś tam zerwane noce, pizza w nocy, słodycze, no wiadomo, jak człowiek młody, to zaszalał. No i zbliżało się wesele i nie chciałam być na weselu taka pulpaśna, taka jakaś okrągła, więc zaczęłam ćwiczyć ostro. No i ćwiczyłam godzinę dziennie i po 17 nic nie jadłam. I powiem Wam, że troszeczkę schudłam. Pamiętam, że jak wychodziłam za mąż, miałam 56-57 kilo. No i potem tak przez 2 lata ćwiczyłam codziennie godzinę, po 17 nic już nie jadłam i nawet jak szliśmy gdzieś na imprezę do znajomych, ja piłam tylko wodę. W ogóle wszyscy na mnie się patrzyli jak na jakąś chorą i w ogóle, ale o co chodzi? Nie piłam alkoholu, piłam tylko wodę, nie jadłam i nieważne, czy to była niedziela, sobota, miałam wprowadzone takie ograniczenie. No i powiedzmy, to ograniczenie zrobiło tak, że ja zaczęłam cały czas ważyć 55 kilo. No przez to, że dużo ćwiczyłam, a masa mięśniowa, wiadomo, ona waży więcej niż tłuszczyk, więc te 55-56 kilo było. No i potem był taki czas, wiadomo, bardziej jakiś taki, powiedzmy, rozwodowy, więc waga mi spadła bardzo w dół. Ważyłam 50 kilo. No ale to wiadomo, stres, jakieś tam niedojadanie albo jakieś takie nieregularne żywienie się, więc ta waga była taka. Potem, już jak po tym całym procesie rozwodowym, nabrałam 15 kilo. Słuchajcie, ważyłam 65-67 kilo. I no wiadomo, sama sobie jestem tego winna, bo automatycznie miałam siedzącą pracę, bardzo mało ruchu, przestałam ćwiczyć, zaczęłam w ogóle jeść jakieś głupoty, gdzieś tam się pojawił jakiś alkohol, jakieś imprezy, jakieś takie jedzenie, a co mi się chce, dzisiaj smutno, no to jem czekoladę, jutro nie chcę gotować, to je pizzę i w ogóle, no i ta waga, taka dość wysoka waga, się utrzymała parę lat i ja gdzieś tam w międzyczasie próbowałam z tym walczyć, właśnie walczyć, nie pozwalać sobie na kolejne jakieś rzeczy. Gdzieś tam ta waga uciekała, a potem znowu wracała. O, to był ciężki czas, słuchajcie, to po prostu jakaś masakra, jak człowiek tak siebie ogranicza, gdzieś tam siebie chyba za bardzo nie kocha. Biegłam kupować chipsy, jadłam te chipsy, potem siebie winiłam, że te chipsy zjadłam, byłam zła na siebie. No i to takie kółko było po prostu, cały czas się kręciło i nic się nie zmieniało. Potem był etap, kiedy zaczęłam dużo chodzić, kiedy zaczęłam dużo tańczyć, ale i tak gdzieś to jedzenie nie mogłam uregulować. No i wtedy przyjechałam do Turcji. Przyjechałam te 4 lata temu do Turcji i zaczęłam jeść kuchnię mojej mamy tureckiej. Czyli całkowicie inna kuchnia, prawda? Turecka kuchnia troszeczkę się różni, plus mama gotuje tak bardziej zdrowo, bardziej smacznie, ale mimo wszystko pozwalałam sobie na różne takie rzeczy, tam i czekoladę, i chipsy, i jak normalny człowiek, bez żadnych ograniczeń. Zaczęłam troszeczkę ćwiczyć na siłowni, ale tak lejtowo, nie podchodziłam do tego tak na poważnie, żeby dźwigać tam ciężary i robić nie wiadomo co. Nie, czegoś takiego nie robiłam i dużo spacerowałam. Też dużo czytałam, miałam dużo, dużo czasu, więc podróżowałam, miałam dobre emocje. No i kiedyś taka rozmowa też z moją mamą turecką, bo waga utrzymywała się cały czas tak 56-55, a do Turcji przyjechałam 62. Czyli tak w bardzo szybkim czasie ta waga poszła tam 56-55. Ja się czułam dobrze, wyglądałam dobrze, przez to, że ćwiczyłam, ruszałam się, prawda, i fajnie jadłam. No i psychicznie byłam właśnie spokojna. I powiem Wam, że ja dopiero niedawno odkryłam, że jak moja głowa
jest spokojna, jak ja nie mam żadnego stresu, jak jest porządek w tej głowie, prawda? Jak ja sama siebie nie ograniczam, jak ja nie jestem zła na siebie, że tam coś zjadłam, że sobie na coś pozwoliłam albo nie pozwoliłam, albo siebie ograniczyłam. I wiecie, jak przestałam sobie pozwalać, właśnie pozwalać i robić to, co się chce, a nie to, co muszę, i jeść to, co chcę, a nie to, co muszę, i ćwiczyć też w takim samym, tak samo, kiedy mi się chce, jak mi się chce, bez żadnego jakiegoś takiego stresu, że ja codziennie muszę ćwiczyć, ja zauważyłam bardzo ciekawą rzecz. Moje ciało się zmieniło, ja się uspokoiłam, tak naprawdę pozwalam sobie i zjeść chipsy. Te osoby, które mnie znają, to wiedzą, że ja sobie i chipsiki kupię, i po Snickersa pojadę, i nie tylko, i pizzę sobie upiekę o 12 w nocy czasem. Nie przesadzam, ale pozwalam. Pozwalam sobie na wszystko, na co mam ochotę i kiedy mam ochotę. Wiadomo, sprzątając w domu, dużo ruchu, prawda? Idę na spacery, też jest ruch. Więc ja o tym nie zapominam, ale to wszystko idzie przez pryzmat tego, że ja chcę tego, a nie dlatego, że ja muszę. Więc ja uważam, że i tak sama do tego doszłam po tylu latach w ogóle jakichś takich błądzenia w tych dietach, bo diety to, słuchajcie, różne, jakieś białkowe przeszłam, jakieś tam na kaszę gryczaną jadłam na przykład 10 dni, że to robi spustoszenie w naszym organizmie. To jest taka głupota. I właśnie, nie zwłaczając w ogóle z tematu, to powiem tak, że jak mamy tutaj spokój, że jak kochamy siebie, jak pozwalamy sobie robić to, co się chce, naprawdę, jeść, co się chce, wtedy i tutaj jest porządek, bo nie ma ograniczeń, i tutaj jest porządek, bo to ja zauważyłam, że to jest takie, to po prostu jest takie połączenie w linii prostej. Jak tutaj stres, to tutaj ląduje czekolada, pizza i nie wiadomo jeszcze co, albo słodkie, słone, kwaśne, słodkie, słone, no w ogóle coś takiego. I naprawdę, jak pozwalamy sobie, nie ograniczamy siebie, wszystko zaczyna po prostu się prostować i człowiek czuje się zadowolony i nie ma stresu, że coś tam zjadł za dużo i nawet nie ma takiej potrzeby objadać się, albo coś tam cały czas słodycze jeść. Wiadomo, ja uwielbiam słodycze i dzisiaj piłam kawę i jadłam czekoladę i szukałam tej czekolady, bo wiedziałam, że gdzieś tam jest w domu, bo w sklepie dzisiaj nie byłam i chciałam zjeść coś słodkiego, no i zjadłam. No i co? I zjadłam i się cieszę i miałam dużo przyjemności z tego, że tą czekoladę zjadłam i nic się nie stało. I zaraz troszeczkę posprzątam z domu, w domu się poruszam i będzie wszystko w porządku. Spalę te kalorie, a jak nie spalę, też nic się nie stanie. Więc to jest właśnie sekret mojej sylwetki, czyli taki spokój wewnętrzny, kochanie siebie. Wiadomo, jeszcze nie jestem na 100%, nie mogę powiedzieć, że na 100% akceptuję siebie i się nie czepiam pewnych rzeczy, że tam kocham siebie tak bardzo. Nie. Są jeszcze dni, kiedy wstaję, patrzę w lustro i po prostu łapię się za głowę, że ojej. Ale jest dużo lepiej, pracuję nad tym. Od jakiegoś czasu się pojawiły jakieś takie medytacje w moim życiu, jakieś takie bardziej kobiece rzeczy, tak żeby podtrzymać taką równowagę w sobie. No i tyle. Słuchajcie, nie będę za dużo przedłużała. Mam jakąś tam rutynę i kiedyś ją nagram, ale ogólnie jeśli chodzi właśnie o moją sylwetkę, o moją wagę, a właśnie powiem, ile ważę. Ważę dzisiaj 56 kilo, czyli mój wzrost 1,72 m, czyli przy takim wzroście to jest mało, tak jakby ta 60 to jest najlepsza waga. No ale ja się odżywiam dobrze. Jak pójdzie ta waga do 60, niech sobie pójdzie, ja tym nie będę się zamartwiała. No, chyba się zmartwię, jak będzie jeszcze więcej. No, ale wtedy powiedzmy, będę więcej spacerowała i też to pójdzie w dół. Więc jaką może radę mogłabym dać wszystkim?
żeby pogodzić się z sobą, żeby nie robić sobie jakichś takich ograniczeń, żyć dla siebie, założyć piękną sukienkę, zjeść tą czekoladę, kiedy się chce i potem nie być złym na siebie, że się zjadło, po prostu cenić to, co mamy dzisiaj, żyć dzisiejszym dniem, kochać siebie, kochać wszystkich dookoła i tyle, słuchajcie. Tyle w tym temacie, bo można się rozgadywać bardzo długo, ale nie chcę też za dużo przedłużać, żeby ten film był godzinowy, bo godzinami mogę opowiadać o tych moich przeżyciach z dietami w ogóle, ale to wszystko jednak wyszło, no, przyszło w dzień dzisiejszy i dzisiaj wiem, że żadna dieta nie działa. Po prostu nie ograniczajcie siebie, słuchajcie swego tego wewnętrznego głosu, uspokojcie swoją głowę, uspokojcie żołądek, ruszajcie się, kochajcie siebie, zakładajcie sukienki i bądźcie szczęśliwe. Kochajcie i bądźcie kochane. Życzę wszystkim miłego dnia, miłego oglądania filmiku i do zobaczenia w kolejnych. Pa!